Przed nami następna, ostatnia część maratonu skokowego Lotos Cup. Skoki na 90 się zaczęły, pierwsza seria. Mają być, z tego co zapowiadano, nie ma po prostu serii próbnej i od razu są serie konkursowe, oceniane. Jak warunki atmosferyczne pozwolą, będą trzy serie, bo trzecia seria będzie rozgrywana do kombinacji norweskiej. A jeżeli będzie wiał niezbyt, no, jeżeli będzie wiał mocny wiatr, to druga seria konkursowa będzie serią także do kombinacji norweskiej ocenianą. ...81,5 metra skoczył Konrad Janota. Z numerem start... ...skoczył Marcin Butz. Z numerem startowym 183 na belce startowej Wojciech Marusarz, Akademicki Związek Sportowy. ...84 metry skoczył Michał Gut-Chowaniec, to najdłuższa odległość. Przed nami skok Dawida Jarząbka. Druga seria oceniona. ...96 metrów skoczył Dawid Jarząbka, lider klasyfikacji. 8 metrów skoczył Wojciech Marusarz. Z numerem startowym 184 na belce startowej Lajer. Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jarosław Konior. Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Marek Sider. Rozpoczynamy junior ateli. Szóste miejsce Bartłomiej Klimowski, parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk Gilowice. Piąte miejsce Wiktor Wickowski, Ludowy Zespół Sportowy Sobór Szybów. Czwarte miejsce Mateusz Jarosz, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Trzecie miejsce medal brązowy Krystian Sygmundowicz, Wojskowy Klub Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szybów. Łączna nota 183,1. Drugie miejsce tytuł wicemistrza medal srebrny, a na bliźnim Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Łączna nota 216,5. Pierwsze miejsce złoty medal i tytuł mistrza Jan Habdas, Ludowy Klub Sportowy Kiczor Bystra. Łączna nota 237,7. To lider klasyfikacji generalnej pierwszej i drugiej edycji. Dziękuję na Polon Steiner, Marek Siderek, Jarosław Koniuk. Ja się atakuj. Ja się uśmiech. A pan Wojtuś. Dziękujemy. Kilka sekund dla fotoreportu było. A teraz junior C. Szóste miejsce Patryk Butyra, Ludowy Zespół Sportowy Sobór Szczyt.
Piąte miejsce Mateusz Gruszka, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Czwarte miejsce Piotr Kucia, Ludowy Klub Sportowy Pieczek Westa, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyt. Trzecie miejsce, medal brązowy, Kacper Stosel, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Trzecie miejsce, medal brązowy Kacper Stosel, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, łączna nota 224. Drugie miejsce, medal srebrny Kacper Juroszek, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu, łączna nota 221.90. Pierwsze miejsce, złoty medal i tytuł mistrza zdobył lider klasyfikacji Tomasz Pin, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu, łączna nota 228 punktów. Się zgubił. Zara, 500 złotych. Tomasz Pin, Kacper Juroszek. Joanna Pin, Akademicki Związek Sportowy Zakopane, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. Piąte miejsce, pan Bartosz, parafialny klub sportowy Olimpijski Gliwice, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Czwarte miejsce, Joanna Szwab, klub sportowy Kochoł, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Trzecie miejsce, Imena Brązowy, Michała Rajnochowa, reprezentantka 195,1 punktów łącznych. Drugie miejsce i tytuł wicemistrz. Trzecie miejsce to był brązowy medal reprezentantki Czech. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni. Medal srebrny Magdalena Pałasz, uczniowski klub sportowy Sołtysia Niezawisła. Łączna nota 197,70. Pierwsze miejsce. Liderka klasyfikacji znakomicie dzisiaj również walczyła Kinga Rada, Ludowy Zespół Sportowy Sobuszczy, łączna nota 226,50. Proszę Państwa, te zawodniczki naprawdę to jest szukamy następcy mistrza LOTOS 2016. Dziękujemy, raz to cześć. Szóste miejsce Andrzej Waszku, reprezentant Ukrainy. Piąte miejsce Bartosz Szyszyn, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Czwarte miejsce Paweł Łąsek, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Trzecie miejsce medal brązowy, niepoklasyczny, reprezentant Ukrainy. Łączna nota 216,50. Drugie miejsce medal srebrny i tytuł wicemistrza Dawid Jarząbek, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. 222,50 łączna nota. Pierwsze miejsce złoty medal Dominika Seri, Ludowy Zespół Sportowy Sołtysia, łączna nota 237 punktów. Wręczają prezes Polskiego Związku Narciarskiego Poli Steiner, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Marek Sinerek, dyrektor szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczytu Jarosław Kolior. Jutro piłki do kombinacji rozegrane zostaną tajemnicze. I wszyscy zapraszamy na Jonidle. Również na Jonidle, biegi do kombinacji. Szóste miejsce, Damian Lasota, reprezentant Czech. Piąte miejsce, Filip Sakała, reprezentant Czech. Czwarte miejsce, Jan Michala, reprezentant Czech. Trzecie miejsce, medal brązowy, Krzysztof Leja. Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Łączna nota 217 punktów.
Drugie miejsce medal srebrny. U nas począwszy Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczytu. Łączna nota 224,5. Złote medale tego mistrza. Przemysław Kantyka. Budowa Klub Sportowy 500 Wyspa. 254,5 łączna nota. Przemysław Kantyka, Łukasz Pożowski, Krzysztof Koleja, Jan Michalek, Filip Sakala, Damian Złota. Juniora? S106, szóste miejsce, Andrzej Zapotoczny. Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Piąte miejsce Artur Kukuła, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła Wiśle. Czwarte miejsce Grzegorz Miętus, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Trzecie miejsce medal brązowy Krzysztof Miętus, Akademicki Związek Sportowy Zakopane. Łączna nota 219,5. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza Adam Ruda, Zagórskie Towarzystwo Sportowe Zagórcie Zagórz. To lider tej klasyfikacji. Łączna nota 230 punktów. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza zdobył Aleksander Zniszczuł, Wiślańskie Towarzystwo Sportowe Wisła Wiśle. Łączna nota 241 punktów. Nie ma Olka Zniszczoła? Jak to nie ma? Olek jest. Olek. Jest. Brawo Olek. Już myśleliśmy, że jeszcze Olek udzielał wywiadu. Szóste miejsce w kategorii juniora B. Stańcie Jakub Juro. Mistrz. Brawo Kuba. Skoki narciarskie. Brawo. Brawo. AS77. No. Proszę panie dyrektorze szkoły o wręczenie. Dziękuję. Nie 90. Jeszcze żeby był następnym razem wyżej. Piąty, czwarty, trzeci, drugi, a najlepiej pierwszy.